Ode mnie pan nie pogardzi? Piersiówka? Tak, spod serca. Oni mnie nazywają dobrym człowiekiem. Gdyby oni wiedzieli prawdę, to by im w gardle stanęło. Po co się wstydzić? Przecież pan jest dobry. No, bo ja nie umiem zrobić świństwa. Czasem już mam taką chęć, już wszystko sobie obmyślę i nie mogę. Jeszcze w dzieciństwie, pamiętam, chciałem się źle uczyć. Nie wychodziło. Chciałem wybić szybę kamieniem. Nie trafiałem. Podłożyłem komu nogę, to się sam przewracałem. Tak już całe życie. Wszyscy wytykają mnie palcami. Na ulicy pokazują jak trędowatego. Dobry człowiek. Żeby oni wiedzieli, jak ich nienawidzę. Absolutnie. Wie pan, dlaczego ta nasza ziemia, ten balon napełniony siarkowodorem, kręci się w nieustannym ruchu? Wie pan, dlaczego niebo nie czernieje? Dlaczego drzewa nie wysychają? Dlaczego ludzie nie umierają na środku ulicy? A skądże ja mogę wiedzieć takie rzeczy? Dlatego, że między nami żyją jeszcze tacy ludzie. Dobrze mówić, ale ja bym wolał łajdactwo. Łobuza to każdy uszanuje. Sukin synowi każdy usłuży i przypochlebi. Cwaniaka to jednak każdy poważa, a dobrego to tylko wyśmieją, wygłupią. Ot i cała przyjemność. Natury pan nie zmieni. Lepiej sobie powiedzieć, już taki jestem i to mój honor, że nikomu świństwa nie zrobię. Niech pan da rękę. Szanuję pana. Słyszy pan? Tak, ale oni... Ich nie ma. Oni nie istnieją. Pan ich sobie wymyślił, kichnie pan, oni znikną z powierzchni ziemi. A ja wam zrobię jeszcze świństwo. Absolutnie. Mnie się nie śpieszy, ja poczekam. Ale jak podłożę kiedyś świnie, to aż ochniecie.